Siemanko, kolejny dzień zmagań. Zobaczymy, czy mi się coś tam uda, przynajmniej to rozpołowić i umyć w dzisiejszym odcinku, by w następnym wreszcie to zacząć składać. Właściciel zdecydował na remoncik. Części już praktycznie wszystkie mam, więc cóż, no możemy działać, nie? Lecimy z tematem. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound. I tutaj macie przykład tego, co mówiłem już nie raz, ale się mnie nie słucha. Co 2-3 wymiany oleju warto zaglądać do filtra odśrodkowego, bo żeby coś takiego u was nie było. Istna masa. No co mogę powiedzieć o tym silniku? Rozpołowiłem go. Strasznie ciężko siedział, nie chciał się rozpołowić. Od tego całego oleju, co tu był zalewany, tego brudu, tego wszystkiego, po prostu ten papier na uszczelki, co tutaj był zastosowany, cały się po prostu tak rozlatuje. No widzicie? Pełno takiego papieru. Ale wnętrze nie wygląda najgorzej, tak wam powiem szczerze. Skrzynia jest 1 plus 1. Ja myślałem, że to jest coś lepszego zamontowane. Ale niestety jest 1 plus 1 tylko skrzynia. Cóż poradzimy, no tak bywa. Szału nie ma, no ale w środku. Ale na szczęście jest taki plus, że jest tu, nie jest nic zniszczone. No jedynie wał jest uszkodzony, bo przez ten taki, jakby to wam pokazać, możecie zobaczyć na wale takie kawałeczki takiego piasku. No, piasku jest pełno takiego. Wszędzie, widzicie? No i te łożyska to tak tylko szumi. Te łożyska tu jeszcze posprawdzam wszystkie, powyciągam, poumywam je. Zobaczymy, ewentualnie trzeba będzie wszystko powymieniać. To już wyjdzie jak umyję, bo teraz to na razie to wiadomo, nic nie da rady ocenić. Wał tu wlatuje oczywiście nowy, cylinder, tłok, głowicy nie regeneruje, bo jest wyklepane gniazdo. Co jest, nie mam takiej narzynki, żeby to naciąć i żeby ten zawór potem dało się dotrzeć. No nie będzie trzymał, choćby nawet zawór jakiś. No zawór się nie opłaca wymieniać. Tanie wychodzi ogólnie. Tanie wyjdzie wymienić tą głowicę niż bawić się z nią, tak szczerze wam powiem. Głowica też majątek nie kosztuje do tego. No. Tu uszczelniacze zaworowe i to wszystko trzeba byłoby powymieniać. Wszystko podocierać potem. No. A od tego całego piachu to łożyska pewnie tutaj u góry tak samo są wywalone na wałku rozrządu. Tam pewnie silikon wszędzie nabity. Nie chcę nawet tego rozbierać i się martwić. Tu mam już części. Komplet uszczelek. Tym się nieco górycie, bo to jest z tego zestawu. Wyciągnąłem, ale to jest komplet uszczelek na cały silnik. To jest uszczelka na sprzęgło odśrodkowe. No, przeważnie tego nie dają do kompletu żadnego. I tutaj też nie ma tego. Ale to tamta uszczelkę dorobimy. Mam papier na uszczelki, to się dorobi. Na sprzęgło odśrodkowe. Tu mamy nowy wał. Wał. Tu mamy komplet o-ringów na cały silnik. Wszystkie o-ringi się powymienia. To są te malutkie, najważniejsze. To te takie maluteńkie, co podchodzą pod te śrubki na statorze. Uszczelka na stator, ta duża. Tutaj na pokrywkę. Na pokrywki dwie. I tam były takie mniejsze o-ringi, właśnie nie pamiętam na co. Chyba, będę musiał sobie przypomnieć. Gdzieś tam jeszcze te o-ringi szły. Zimmeringi wszystkie, cały komplet na cały silnik.
bo tam puszczały cztery. Czyli uszczelki, wszystkie już mamy, praktycznie plus jednej, ale już się dorobi. Wszystkie o-ringi się wymieni. Wszystkie zimmeringi. Głowica już będzie nowa, tak samo. Tu mamy nowego nowy cylinder z tłokiem standard, wszystko. Nową świecę w komplecie i nową głowicę, no. No i się założy nową głowicę. I będzie, mam nadzieję, to śmigać. Co do łańcuszka, prawdopodobnie też pójdzie nowy łańcuszek rozrządu. Ale to jak będę składał, to jeszcze ocenię przy zakładaniu, czy jest wyciągnięty, czy jest niewyciągnięty. Bo to będzie widać, jak na zębatki siada, nie? Rolki wszystkie. Gdzie ja mam tam tą skrzyneczkę? Tu jest. Wszystkie te rolki sprawdzałem. Tutaj te prowadnice łańcuszka rozrządu na pompę oleju i ten. Rolki są w idealnym prawie, że stanie. Tam nic nie jest uszkodzone. No. No teoretycznie za dużo tutaj roboty więcej. Oprócz tego, co mam wymienić, to nie będzie. Największa robota, jaka tu będzie, to będzie skrobanie z tych uszczelek. Skrobanie z uszczelek. Ten silnik i umycie tego wszystkiego dokładnie, no to będzie najwięcej pracy, no. Umyję, zobaczycie, jak to będzie wyglądało po umyciu. Nie mam karczera, no, niestety zepsuł się, nie mam karczera, tak to bym ładnie kartery umył z zewnątrz, tak samo. Z zewnątrz się tak nie przyłożę do tego, tylko wyskrobię, umyję z grubsza. A tak to domyję pędzelkiem w środku, bo nie mam czym umyć teraz, no karczer mi siadł. Więc to nie będzie wyglądało jak nowe. Ale z zewnątrz, no, tyle. Też korba przytarta na wale. Widzieliście, co jest, co było w sprzęgle odśrodkowym, no to ten syf, bo tam już było pełno, więc syf też pociągło do środka, do wału, no i łożysko przypierdzieliło tam. Przytarło się łożysko na wale. Dobra, tyle. No. Ja uciekam. A dla was to będą sekundy, dla mnie parę godzin. Bo muszę sobie dychnąć. No i lecimy dalej z tematem. Siemaneczko, minęła już chwileczka większa. Chwilka. Zbyt dużo się nie pozmieniało, ale jakieś tam postępy są. Mogę tu powiedzieć tylko tyle, że no trochę mi to zajęło. Ale poskrobałem tutaj już uszczelki. Z jednej strony tutaj trochę poskrobałem. Tu mam części na dole poskrobane już, kartery. Co mi zostanie, no? Muszę powyciągać jeszcze, kurde, te łożyska. Poumywać to wszystko, żeby pozbyć się całego tego tutaj piachu i nagaru z tego silnika. Łożyska powyciągać zimmeringi. No i poumywać te wszystkie części. Pompę sprawdzałem już, pompa jest no przytarta, lekko przytarta, ale sprawdzałem, olej ładnie bije, więc pompa zostaje. No sitko, tam z posta widzieliście, jak to wyglądało. Kurde, gdzieś mi zginęło, no ale no jest tu wszystko. No, zobaczcie, co się z sitkiem stało. Była taka duża temperatura, że normalnie aż ta guma się chyba stopiła. Stopiła się ta cała guma, co jest na wokół tego sitka, no i to się rozleciało wszystko. Wszędzie ta guma pływa. Tu jest kawałek tej gumy. To nie jest silikon, bo pisaliście mi w poście, że to silikon. Nie jest to silikon, jest to właśnie elementy tej gumy. Nie wiem, jaka tam temperatura musiała. Musiał ten silnik po prostu skwiercyć od tej temperatury. Rozmawiałem z Speedbike Riderem, to tam prawdopodobnie oleju brakło i było tym jeżdżone bez oleju dość dłuższą chwilkę. No i dlatego to tam zagotowało się, to co oleju tam deczko zostało, to normalnie to się wszystko tam zagotowało i dlatego chyba to się tak tu poopalało. Normalnie jest czarno i się spaliło wszystko tutaj w środku. No i nie bez powodu, w sensie przetarł ten
ten wał się wtedy przytarnie. Jakby nie to, że brakło oleju i było jeżdżone, o wiele, wiele, wiele mniejsze koszta by były, tak wam powiem szczerze. O wiele mniejsze koszta by były, żeby to zrobić. I żeby to śmigało dalej, nie? No, no ale cóż poradzimy, no. Może się każdemu zdarzyć. No, czasami jak przestaje kopcić nagle, to aż trzeba się wtedy zastanowić, co jest nie tak. Co jest nie tak, co się dzieje. No, w tym wypadku akurat była taka opcja, że brakło oleju. A tu właśnie, tam gdzie były resztki oleju, normalnie wszystko się opaliło. Opaliło się to. Nie wiem, jak ja to doczyszczę potem, ale spróbujemy to jakoś doczyścić. Wszystko. No. No i cóż, no będę załatwiał sobie ropy, jakiejś takiej brudnej ropy. No i będziemy myć to wszystko w ropie. Ja myję części w ropie, tylko i wyłącznie ze względu takiego. Lepsza byłaby benzyna. A czemu benzyna lepsza? No bo lepiej oleje puszczają, nie? Niż w ropie. A ropa jest lepsza od benzyny pod tym względem, że też puszczają te całe oleje i to wszystko, te nagary tak puszczają. Nie tak dobrze jak od benzyny, ale puszczają. I co za sobą rośnie, co za sobą ciągnie, ropa nie odparowywuje. Praktycznie w ogóle nie odparowywuje. No i jak dłużej postoi w jakimś pojemniczku, to cały syf, to wszystko osadza się na dnie, a na górze się zbiera czyściutka ropa, więc potem się odlewa tylko to, co jest na górze. Do dołu się dodaje troszeczkę benzyny. Poklem to się, poplem to i już macie wszystko wyczyszczoną ropę. Pod tym względem jest dobra ropa właśnie, że te syfy się potem oddzielają, po pewnym jak chwileczkę postoi, to wszystko, ten brud zostaje na dnie. No i dlatego lubię w ropie myć, nie? No, no i też części nie są takie suche, są lekko tłuste, a to w silnikowych nie przeszkadza, jak i ja tam przeważnie pierwszą wymianę oleju po takim czyszczeniu, po tym wszystkim, po docieraniu, ogólnie po okresie docierania, żeby to wszystko się dopasowało z powrotem, to zalecam taką szybszą wymianę, więc to tam nie przeszkadza, że trochę ropy zostanie, parę kropelek w silniku, nie? Bo to się połączy tam z tym olejem, rozgrzeje się silnik i pojeździ ktoś chwileczkę i potem to wszystko zleje i już po tej ropie nic nie zostaje, nie? No i cóż, no, tak żebyście wiedzieli co i jak, na jakim jesteśmy etapie. Samego tutaj mycia nie będę raczej nagrywał, zrobię sobie to poza odcinkiem, poumywam te części. A my się zobaczymy, jak już zacznę to składać. Jak będę już zaczynał składać. Raczej nie będzie wtedy, jak zacznę składać ten motorek, możecie pisać na dole w komentarzu, czy chcecie, czy nie. To ewentualnie bez tego przyspieszonego tempa zacznę to składać, nie? Będę składał i będę wam ewentualnie pokazywał i moje tam przemyślenia różne. Będę wam pierdzielił pod uchem, nie? Żeby nie było sucho. No, to jak coś, piszcie na dole w komentarzu, czy chcecie, żeby to szybko złożyć, czy chcecie, żeby było troszeczkę wolniej i żeby coś wam tam pokazać i skomentować, nie? No, jak coś, piszcie. Śmiało, nie bójcie się, ja nie gryzę. Nie wiem, czemu się ludzie do mnie boją pisać, no ale nie gryzę przez internet. No, dobra, to ja się z wami żegnam. Widzimy się niebawem w kolejnym odcineczku. Przepraszam, że tak długo musieliście na ten czekać, ale tak wyszło. Nie dam rady na bieżąco wszystkiego robić, no. Za dużo roboty, za mało czasu. Więc do następnego. Trzymajcie się. Hej!